pojawiła się możliwość dofinansowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez lokalne grupy działania. Dużo się zmieniło i dużo ludzi z tego korzysta. Podejmują te wyzwania, zakładając firmy, a także nie tylko zakładając, ale także rozwijając firmy, bo przecież w ramach działania 19.2 można pozyskać pieniądze na założenie firmy, ale także na rozwinięcie przedsiębiorstwa. Nazywam się Jacek Cichoń, jestem właścicielem porcelany Łużyce w Pisarzowicach koło Lubania. Działamy od 2018 roku. Staramy się kultywować kulturę łużycką poprzez wykonywanie zabytków miejscowych w porcelanie. Mamy m.in. słup milowy Poczty Saskiej związany z tym regionem. Produkujemy również dom przysłupowy, który jest ściśle związany z naszym terenem. A także ostatnio zaczęliśmy z lubańską wieżę bracką produkować zdobienia, które są ściśle związane z naszą kulturą, z kulturą łużycką. Staramy się nawiązać do kolorystyki, elementy kwiatowe, które występują w starych strojach łużyckich. Staramy się w ogóle kultywować tą kulturę poprzez historię, przekazywanie wiedzy. Bez pomocy Grupy Partnerstwo Izerskie i środków, które uzyskaliśmy dzięki temu, pewnie byśmy nie zbudowali tej pracowni i trudno by było wyposażyć ją, ponieważ są to spore pieniążki i to pomogło nam w ogóle ruszyć. Powstało nowych 35 miejsc, w których przedsiębiorcy produkują teraz to, co chcieliby pokazać u siebie i z czego mają przede wszystkim zyski. Tą historię, tą kulturę łużycką staramy się również przekazać poprzez warsztaty, które organizujemy dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Właściwie wszystko zaczęło się od męża, który wymyślił, że tutaj w tym lokalu tworzymy sklep właśnie z produktem lokalnym. I tak zaczęliśmy powoli odzywać się do producentów, zbierać ich, jeździć na targi, podpytywać, czy chcą tutaj się u nas wystawić. Aż jesteśmy już 3 lata po otwarciu i właściwie sklep pęka w szwach od produktów. Mieliśmy problem, ponieważ turyści, którzy do nas przychodzili po informacje, nie dostawali żadnej informacji praktycznej, którą mogliby zabrać ze sobą czy dostać do ręki. Rok temu dostaliśmy grant finansowany z lokalnej grupy działania Ślężenie, dzięki któremu powstała mapka z takimi praktycznymi informacjami dla turysty. Tak? Czyli oprócz tego, że znajdują się tam informacje o szlakach, o zabytkach, to też znajdują się informacje takie, które praktycznie się przydadzą turyście, czyli gdzie jest bankomat, gdzie jest przychodnia, gdzie jest stacja benzynowa. I dla nas to jest bardzo duże ułatwienie, bo po prostu możemy coś namacalnego dać turyście, pokazać, zaznaczyć na mapce. No i dzięki temu jest nam po prostu łatwiej funkcjonować jako informacja turystyczna. W jaki sposób Karkonoska Marka Lokalna pomaga przedsiębiorcom? Przede wszystkim poznać się i współpracować w regionie. No i oczywiście wspólnie promować się, ale też zapewniać odpowiednią jakość w ramach Karkonoskiej Marki Lokalnej. Poza tym pomaga po prostu pokazać region od nieco innej strony, nie tylko od strony krajobrazu, gór, to co się kojarzy z Karkonoszami, czyli Śnieżki, ale również od strony po prostu ludzi, mieszkańców, dlatego że przedsiębiorcy też są mieszkańcami. W tej chwili przeszliśmy na takie hybrydowe działanie, to znaczy część markowiczów, czyli miejsc, które mogą sprzedawać produkty lokalne, robi to w realu u siebie. Ze sklepem nie udało stacjonarnym się przetrwać, szczególnie w okresie pandemii, chociaż sklep działał 8 lat. To duże doświadczenie. Natomiast zastartowaliśmy z powodu i w okresie pandemii zastartowaliśmy ze sklepem internetowym z produktami lokalnymi. W tej chwili sprzedajemy w sklepie tylko i wyłącznie produkty certyfikowane. Na razie startujemy od tego, dlatego że mamy dobry kontakt z tymi, którzy mają Karkonoską Markę Lokalną, ale myślę, że z czasem będziemy poszerzać ten asortyment, dlatego że w sklepie internetowym im więcej produktów, tym lepiej najzwyczajniej i łatwiej jest sprzedawać.